Dzień dobry moi kochani, na karcie dnia skarbeczki. Nagrywam dzień wcześniej, bo jutro rano mam dużo, dużo spraw. Dlatego część z Was chce filmiki dostać wieczorem, co będzie na drugi dzień jako karta dnia. Część z Was woli rano. Skarby, pozwolicie, że tym razem zrobię tak, jak mnie jest wygodniej. Słuchajcie, wylosowałam siódemeczkę buław. I tak troszeczkę czuję obaw. Przy tej karcie należy, kochani, baczną uwagę zwrócić na to, co się dzieje wokół nas. Bądźcie, kochani, uważni. Możecie o czymś zapomnieć. Możecie komuś dogadać. Może ktoś wam dogadać i przyjmiecie taką postawę bojową, tak, do ataku. Uważajcie na osoby, które macie blisko, których nazywacie przyjaciółmi. Dzisiaj może, kochani, wyjść na jaw, że wasza ukochana osoba, ten przyjaciel, przyjaciółka, może dopuściła się zdrady w stosunku do was. Pamiętajcie, że bardzo łatwo dzisiaj można wejść w kłótnię. Niestety emocje mogą wziąć górę. Być może trzeba będzie oddać jakiś projekt, zadanie i będzie jakaś presja na was wywołana, stąd nerwówka. Ktoś was może krytykować, ale pamiętajcie, że to też karta mówiąca, że wy też możecie kogoś skrytykować, a później ciężko będzie, kochani, odkręcić. Dzisiaj możecie być sami przeciwko kilku osobom, które was atakują. Możecie samotnie się zmagać z jakimś zadaniem, kłopotem, problemem. Jeżeli ktoś ma ochotę zostać księdzem, to siódemka buław jest ku temu dobrą kartą, gdyż mówi o powołaniu kapłańskim, a jeżeli ktoś chce właśnie zainteresować się ezoteryką, uczyć się kart, również siódemka buław mówi do ataku. Słuchajcie, wylosowałam wam też karty uświęconej duszy. Mówi, chroń swoją energię. Zaraz wam powiem, co ta karta oznacza. Zajrzyj pod powierzchnię. Strasznie chciałam wam powiedzieć, że te dwie karty ze sobą mocno rezonują. Ślimaczki dwa chyba są dopełnieniem tych dwóch kart. Mówią one, na pewno nikomu nie wychodzi na dobre, gdy pomniejszasz swoją prawdziwą wartość, a już najmniej tobie samemu. Więc skarby, jeżeli idziecie na siłownię, idziecie pobiegać, nie pomniejszajcie sobie, że wy tego nie umiecie, że ktoś wam powie, że robicie to za wolno. Nie szkodzi. Następnym razem, gdy będziecie tyle ćwiczyć, co oni, to również będzie dobry czas. Nie od razu Rzymu zbudowali, możecie im powiedzieć. Aniołki moje, kochane, bardzo bym was, jeżeli pracujecie, to przestrzegała przed tym, jak sobie zjednujecie dzisiaj ludzi. Jeżeli przyjmujecie kogoś do pracy, to zastanówcie się dwa razy. Jeżeli idziecie do urzędu coś załatwiać, na bank, jakaś biurokracja, będziecie odsyłani od pokoju do pokoju, już będziecie mieli tego dosyć. W miejscu pracy mogą się pojawić intrygi przeciwko wam. Niektórzy mogą dzisiaj mieć cięższe zadania, cięższą pracę niż zwykle. W zasadzie to odczujemy takie osamotnienie, że nikt nam nie chce pomóc.
No na pewno to nie jest dzień na pożyczki, kochani, i na pójście do szefa o podwyżkę. To nie ten czas. To nie ten czas. Bardzo nie lubię tej karty, jeśli chodzi o skarby o zdrowie. Absolutnie. Jak widzę 7 buław, to się obawiam o udar, wylew, spadek przede wszystkim układu odpornościowego. No to, co u mnie właśnie słychać, środek lata, zimna kola, zimne lody i katar gotowy. Jeżeli chcecie począć dzidziusia dzisiaj, czy będziecie próbować, czy otrzymacie jakieś wyniki, no to nie. Jeszcze nie, kochani. Przykro mi, ale nawet jeżeli jesteście w związkach, czy to partnerskich, czy małżeńskich, taki albo wy będziecie docinać partnerowi, albo partner wam. Przede wszystkim też osoby z zewnątrz, jak to się mówi, osoby trzecie mogą się wtrącać. To jest strasznie wkurzające przy takim dniu, kiedy przychodzimy z pracy zdenerwowani, bo tam wszyscy coś od nas chcą. A jeszcze tutaj teściowa, czy koleżanka, sąsiadka mają coś do powiedzenia. Uważajcie w związkach, żeby nie było nieporozumień, żeby się wam nikt nie wtrącał. Jeżeli będziecie mieć poczucie dzisiaj takiego niepokoju, że nie odbiera ktoś waszego telefonu, może tak być, ale nie zakładajcie z góry, że ktoś nie chce z wami rozmawiać. Bo ta osoba może być rozdrażniona w miejscu pracy i nie odbiera od was, żeby po prostu nie wyżyć się na was, tak? Uważajcie, żeby was ktoś nie namówił na wzięcie jakiegoś kredytu, którego nie potrzebujecie. Podpisanie jakiejś umowy przez telefon, że ktoś mówi skąd dzwoni, bo się może okazać, że to jakiś przekręt. Bądźcie dzisiaj asertywne, co? Nie umniejszajcie nikomu, a przede wszystkim, kochani, też sobie. Karty uświęconej duszy skarby mówią, żeby dzisiaj chronić swoją energię. Trzeba oczyścić swoją przestrzeń. Czy to będzie szałwia, biała szałwia, czy to będą świeczki, czy to będzie wykąpanie się na przykład w wodzie z solą w czarcim żebrze. Mamy tutaj, kochani, żabkę. I wiecie co? Żaby to prawdziwi zaklinacze deszczu, wiecie o tym? Przede wszystkim żabka nie przetrwa, kochani, w toksycznym środowisku i potrzebuje czystej przestrzeni. I wy też. Jeżeli chcecie odnieść sukces, to przede wszystkim oczyście swoje otoczenie, zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim egzystencja żabek ściśle jest związana, kochani, z fazami księżyca. Bo to małe zwierzątko zachęca, aby uwalniać swoje emocje, o których mówiłam na samym początku, powolutku, całkowicie pozbyć się negatywnej fizycznej i psychicznej energii, nawet pozbyć się osób, które mogą was niejako ciągnąć w dół, a nie podnosić w górę energetycznie, tak? Kiedy ja zobaczyłam tą kartę, gdy ją sobie ciągnę, to ja już wiem, że mam bałagan, że gromadzę przedmioty, które mi są niepotrzebne i otwieram szafę i robię porządki. Może wy też musicie zrobić porządek w szafie, porządek z ludźmi, żeby chronić swoją energię.
Może czas, żeby zadbać o zdrówko. Więc korzystajcie z żywiołu wody, co? Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie dzisiaj i znajdzie spokój, mimo tej trudnej karty. Przeczytam Wam afirmację, jaką ta karta niesie. Czysto i głośno śpiewam piękną duchową pieśń, płynącą z mojego serca, aby wszyscy mogli ją usłyszeć. Dzisiaj będzie pomocny, kochani, Archanioł Uriel. A jeśli ktoś nosi czarny obsydian, jeżeli ktoś ma, to ten kamień będzie dobry na dzisiaj. Może też to być bransoletka, wisiorek. A na pewno przyda się, kochani, czarny turmalin. Na 1001%. Skarbeczki, dziękuję za kartę dnia. Ja Wam życzę powodzenia. Powodzenia, wytrwałości. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie oczywiście ten horoskop. Niech idzie w świat, niech usłyszy go jak najwięcej osób. No i zapraszam, skarbeczki, znowu do mnie. Buziaki. Pa, pa.